Dzień dobry, zapraszam Cię na pierwszą lekcję trudnego, szczególnie dla uczniów pierwszej klasy, kursu Metabolizm. Zanim jednak przejdziemy do planowania samej lekcji, chciałbym przypomnieć, że słyszysz teraz mój głos, natomiast facet, którego widzisz na ekranie, to wirtualny awatar. Awatar będzie się pojawiał we wprowadzeniach do lekcji. W zasadniczych częściach będzie już tylko mój głos i materiały ilustrujące wykłady. Wszystko po to, żeby Cię nie rozpraszać. Sam kurs Metabolizm składa się z kilkunastu lekcji wykładowych. Każda z nich kończy się zwięzłym podsumowaniem i dwoma krótkimi elektronicznymi testami: utrwalającym i zaliczeniowym. Ponadto cały kurs możesz zakończyć rozwiązaniem rozbudowanego testu elektronicznego zaliczeniowego oraz otwartych zadań maturalnych CKE. Teraz przejdźmy już do dzisiejszej lekcji. Nosi ona niewyszukany tytuł Zaczynamy Biochemię ponieważ pojawiają się tu ważne sprawy ogólne, takie wprowadzające, w tym te wymienione w podstawie programowej. Plan wykładu przedstawia się więc następująco. Przed Tobą krótkie wprowadzenie, następnie przedstawię Ci podział metabolizmu na anabolizm i katabolizm. Po analizie kierunków przemian biochemicznych, metabolicznych wyjaśnię, czym jest szlak metaboliczny, a także cykl metaboliczny oraz dlaczego ich istnienie jest tak ważne dla istot. Żywych. Kiedy się z tym uporam, zastanowimy się, jakie formy energii są dla organizmów szczególnie ważne i jakby to powiedzieć przydatne. Cały wykład zakończy jego wersja short, czyli zwięzłe podsumowanie. Czas kończyć wprowadzenie, ale jako nauczyciel biologii pozwolę sobie jeszcze skomentować, jakby to powiedzieć, wstawienie biochemii do programu pierwszej klasy szkoły średniej. Cóż, z naukowego punktu widzenia jest to logiczne. W końcu biochemia jest fundamentem biologii. Na czym polega więc problem? Otóż, w pierwszej klasie twoja wiedza z chemii organicznej ma się nijak do tego, czego wymagają twórcy podstawy programowej. Ja spróbuję to przeskoczyć, omawiając reakcje biochemiczne i zależności między nimi w sposób maksymalnie obrazowy. Dodam też, że liczba reakcji, które trzeba będzie zapamiętać, wcale nie jest taka duża. A zatem, łatwo nie będzie, ale z nami te rzeczywiście trudne zagadnienia zrozumiesz już na początku licealnej edukacji. Ponadto dobrze opanujesz skomplikowaną terminologię. A nagrodę za swój wysiłek odbierzesz na maturze, sprawnie rozwiązując zadania z tego zakresu. Każdy żywy organizm składa się z tysięcy różnych białek, ma też swoje, w cudzysłowie oczywiście, kwasy nukleinowe, tłuszcze, cukry i inne związki chemiczne. Możemy zatem założyć, że substancje te powstają i rozpadają się w licznych reakcjach metabolicznych, w przemianach metabolicznych, czy też, no może najlepiej byłoby mówić po prostu w reakcjach biochemicznych, dlatego że zachodzą one w komórkach. Na pierwszy rzut oka, w takiej molekularnej, komórkowej kuchni, panuje nieopisany bałagan. W tym czasie zachodzą tam bowiem tysiące wspomnianych już reakcji biochemicznych, z których część wręcz wzajemnie się wyklucza. To wszystko demonstruje nasz dzielny stickman, szalony kucharz, prawda, który waży w kotle wszystko, jakby to powiedzieć, jak leci. No, będzie to zupa. Mm, nie próbowałem, nie polecam. Nie jest to najlepsze danie dnia. Natomiast, żeby troszkę poważniej spojrzeć na sprawę, to obejrzyjmy ciąg dalszy tej animacji. Tym razem stickman, mam nadzieję, zniknie. O, właśnie. Natomiast zastąpią go, znaczy nie stickman, ten garnek, zastąpią różne reakcje biochemiczne, reakcje metaboliczne. One są symbolizowane tymi literkami R, i zwróć uwagę, że my tutaj mamy, powiedzmy sobie, numerację od 1 do 10, ale tak naprawdę musielibyśmy tutaj wprowadzić tysiące takich reakcji. Nie zdziwisz się zatem, jeśli powiem teraz, że komórka to nie jest garnek, w którym szalony kucharz gotuje wszystko, że tak powiem, jak się da, tylko jest to system uporządkowany. Otóż w komórce nie jest tak, że reakcje zachodzą przypadkowo. Komórka decyduje o tym na bieżąco, które substancje ulegają przemianom, które zaś nie ulegają. Spójrzmy teraz na naszą animację. Dokonaliśmy takiego wstępnego porządkowania. Otóż podzieliliśmy reakcje biochemiczne na dwie grupy: tu jest jedna, tutaj jest druga grupa. Za kryterium ogólne tego podziału, przyjęliśmy zmianę poziomu energetycznego takiego układu reagującego. Otóż w pierwszym przypadku, czyli powiedzmy sobie, że mówimy teraz o tych reakcjach, mamy do czynienia z taką sytuacją, w której tutaj mamy wykres, na którym, powiedzmy sobie, na osi pionowej odkładamy wartość energii całkowitej układu, i powiedzmy sobie, że w naszym przypadku, w tym pierwszym, substraty mają dosyć wysoki poziom energii wewnętrznej, energii całkowitej, produkty zaś mają wyraźnie niższą tą energię. Ta wartość, czyli ta różnica pomiędzy poziomem energii ogólnie rozumianym substratu i produktu, to jest po prostu wartość energii, która się wydzieliła. Mamy tu zatem do czynienia z reakcją egzoenergetyczną. Zapiszemy to sobie... Tak więc jest to reakcja egzoenergetyczna. Drugą grupę tworzą reakcje, które przebiegają inaczej. Otóż w tym przypadku, Tutaj sobie znowu zbudujmy taki prosty wykres. W tym przypadku poziom energetyczny substratów jest niższy niż poziom energetyczny produktów. Zatem tutaj reagujące substancje pochłonęły energię, ponieważ nastąpił wzrost poziomu energetycznego. I teraz prowadzimy sobie bardzo ważne pojęcie, którego będziemy używali wielokrotnie, jest to pojęcie energii swobodnej, zwanej też energią Gipsa. O co tutaj chodzi? Otóż energia swobodna to jest ta część całkowitej energii układu, która może wykonać pracę. Może na przykład właśnie wydzielić się w postaci ciepła lub zostać zamieniona na, powiedzmy sobie, na pracę mechaniczną. W przypadku pierwszej reakcji, oj może jeszcze jedną rzecz, bo. Zapomniałem zapisać, że u dołu mamy reakcję endoenergetyczną. Przepraszam. Jest to zatem drugi rodzaj reakcji. W tym przypadku mamy do czynienia z reakcją endoenergetyczną przebiegającą z pochłonięciem energii, tu zaś oczywiście z wydzieleniem. Wracając do energii swobodnej. Ta reakcja. Przebiega z wydzielaniem energii, czyli poziom energii swobodnej tego układu zmniejszył się, ponieważ produkty mają niższą energię. Zapisujemy to w ten sposób, że tutaj mamy zmiana delta, czyli mamy minus delta g, czyli energia została przez układ utracona. W tym przypadku jest odwrotnie. Tutaj układ pochłonął energię, zatem zapisujemy to jako plus. Delta G, czyli poziom energii swobodnej wzrósł. Teraz powstaje pytanie, kiedy tak się dzieje? Otóż generalnie rzecz biorąc, reakcje egzoenergetyczne to są reakcje rozpadu. Substraty mają bardziej złożoną budowę niż produkty. I takie, no powiedzmy sobie, taki rozpadający się układ oddaje energię. W przypadku drugim mamy do czynienia z reakcjami syntezy. Otóż substraty niskoenergetyczne pochłaniają energię, aby wytworzyć wiązania chemiczne, w wyniku czego powstają produkty właśnie o bardziej złożonej budowie. Czyli mówiąc krótko, tu mamy reakcję rozpadu, tu zaś reakcję syntezy. I jest to pierwszy, najbardziej ogólny podział reakcji biochemicznych zachodzących w ustroju. Od greckiego kata, co oznacza w dół, tego typu reakcje przebiegające w taki sposób, nazwano też po prostu katabolicznymi. A ogół takich reakcji, czyli wszystkie tego typu reakcje zachodzące w komórce czy też w organizmie, to katabolizm. Analogicznie, w przypadku reakcji drugiego typu, tych przebiegających z pochłonięciem energii czyli Reakcji syntezy, tak jak sygnalizuje to przedrostek Ana, który oznacza między innymi w górę, są to reakcje anaboliczne, a ich ogół, czyli wszystkie tego typu reakcje w komórce czy w ustroju, to po prostu anabolizm. Zatem, jeśli byśmy uwzględnili wszystkie przemiany metaboliczne, Zarówno te składające się na katabolizm, jak i na anabolizm, to otrzymamy, no właśnie, otrzymamy tytułowy metabolizm. Nasze Próby uporządkowania reakcji biochemicznych, jak do tej pory, ograniczyły się tak naprawdę do tego, że wydzieliliśmy dwa typy reakcji, mianowicie reakcje egzoenergetyczne, kataboliczne i endoenergetyczne, czy też po prostu anaboliczne. Tymczasem sprawa jest trochę bardziej złożona, ponieważ w każdej komórce reakcje biochemiczne. Są ze sobą nawzajem, jakby to powiedzieć, powiązane. Są ze sobą wzajemnie powiązane w taki sposób, że często produkt jednej reakcji jest substratem następnej, jej zaś produkt substratem kolejnej, i tak dalej. To możemy zaobserwować tutaj. Nasza animacja porządkuje bezładną grupę reakcji, i tutaj mamy jeden ciąg reakcji katabolicznych, notabene. Który możemy sobie wyobrazić. Mamy R1, R2, R3, R4. Tutaj mamy pojedynczą, tak naprawdę, może daj, tu mamy, przepraszam, dwie reakcje, a więc krótszy ciąg przemian. Tutaj zaś widzimy przemiany, to jest w tą stronę idące, przemiany anaboliczne, a tutaj mamy pojedynczą reakcję anaboliczną. W ten sposób otrzymaliśmy, Trzy szlaki metaboliczne. Jeden, drugi, chociaż bardzo krótki, a tutaj mamy trzeci szlak metaboliczny czyli taki uporządkowany ciąg przemian, który w przypadku szlaków katabolicznych prowadzi do rozkładu stopniowego jakiegoś substratu, aż powstanie substrat o dużo prostszej budowie, a w przypadku procesów anabolicznych. Z prostych związków krok po kroku można zbudować związki nawet o bardzo złożonej budowie. I tak się rzeczywiście dzieje. Przykładem szlaku katabolicznego jest glikoliza, być może jest ona ci już znana. Będziemy o niej mówić dużo, no i niestety dokładnie. Przykładem zaś szlaku anabolicznego niech będzie glukoneogeneza. Z tym pojęciem prawdopodobnie jeszcze nie miałeś czy też nie miałaś kontaktu, no ale coś, niecoś sobie na ten temat też powiemy. Na razie chodzi tylko o to, że ja podaję dwa szkolne przykłady szlaków metabolicznych. Teraz zauważmy, że produkty jednych szlaków metabolicznych, produkty końcowe lub pośrednie, one nazywane są często zresztą metabolitami, mogą być substratami w innych szlakach metabolicznych. Zobaczmy to na animacji. Możemy tutaj zobaczyć, że produkt ostatniej reakcji tego szlaku metabolicznego staje się substratem kolejnego szlaku metabolicznego. O tym razem tego. Takie wzajemne powiązanie już nie szlaków, ale po prostu jakby kompletów szlaków, czy też ciągów szlaków metabolicznych. Daje możliwość przeprowadzania stopniowo, powiedziałbym, na raty, bardzo skomplikowanych procesów. Takich jak na przykład oddychanie komórkowe, proces kataboliczny, który składa się z kilku szlaków metabolicznych, czy też fotosynteza. To jest akurat przykład procesu oczywiście anabolicznego. Jeśli spojrzeć więc na całość, metabolizm jest po prostu siecią. Powiązanych tak naprawdę, często bardzo pośrednio, ale powiązanych reakcji, które tworzą tę właśnie uporządkowaną całość. Na koniec wróćmy jeszcze na chwilę do pojęcia szlak metaboliczny. Przed sobą masz bardzo prosty schemat, który pokazuje przemiany sześciowęglowego związku chemicznego. Ja zdradzę, że to jest glukoza. I będziemy te przemiany analizować znacznie dokładniej. Ale w tej chwili chodzi o to, że w cytozolu zachodzi ciąg reakcji. Tutaj pokazujemy, że jest ich 10. W wyniku czego glukoza przekształca się w dwie cząsteczki pirogronia. No, no nie będę tego teraz rozwijał, przepraszam. Dwie cząsteczki trójwęglowe. Mamy tu więc do czynienia niewątpliwie ze szlakiem metabolicznym. Tak więc tutaj... Na pewno jest szlak metaboliczny. Natomiast zwróć uwagę, że aha, no tutaj mamy pojedynczą, powiedzmy sobie reakcję, która reakcję biochemiczną, która no, akurat tutaj nie zmienia liczby atomów węgla w cząsteczkach, ale to nie o to chodzi. Powiedzmy sobie, że teraz produkt końcowy tego szlaku metabolicznego wykorzystywany jest w przemianach, które zachodzą w mitochondrium, przy czym tak naprawdę to też jest szlak metaboliczny. Tylko w tym przypadku szlak metaboliczny jest jak gdyby zamknięty, on tworzy taki cykl. Mianowicie produkt końcowy tego szlaku jest jak gdyby odnowionym, przepraszam, substratem i to chodzi, jeśli tak można powiedzieć, w kółko. Tutaj mamy zatem do czynienia z cyklem to jest cykl przemian, można by powiedzieć cykl metaboliczny który tak naprawdę jest po prostu tylko specyficzną formą szlaku metabolicznego. Jeszcze tylko dla porządku powiem, że to, co tutaj pokazujemy konkretnie, to słynny cykl Krepsa. Będziecie jeszcze męczyć w przyszłości mocno, no, ale myślę, że damy sobie radę. Zostawmy teraz kwestię porządkowania przemian biochemicznych i wróćmy do drugiego podstawowego problemu naszego spotkania, mianowicie skąd wziąć energię, aby realizować procesy metaboliczne. Otóż źródła mogą być trzy. Oczywiście wszystkie są zewnętrzne. Pierwszym jest energia cieplna pobierana z otoczenia, drugim energia świetlna, trzecim zaś energia chemiczna. Czy też ściślej mówiąc, energia wiązań chemicznych związków, które zostaną pobrane z otoczenia. W przypadku energii cieplnej jej źródła są całkiem konkretne. Jest to ciepło Ziemi, może to być energia słońca, mogą to być oczywiście reakcje chemiczne. Natomiast problemem w przypadku energii cieplnej jest to, że właściwie no ja tutaj napisałem, bardzo trudna jest kontrola gromadzenia przenoszenia i uwalniania. No, szczerze mówiąc, możliwości gromadzenia czy przenoszenia są praktycznie żadne, to znaczy no, po prostu bardzo niewielkie. Dlatego energia cieplna z punktu widzenia organizmów żywych jest potrzebna. Tak, bez niej nie obejdziemy się, ale ją cechuje tak zwana niska użyteczność biologiczna. W przypadku energii świetnej które źródłem na naszej planecie oczywiście jest Słońce, możliwe jest zarówno pochłanianie, jak i zamiana energii świetlnej na energię chemiczną. To się dzieje w procesie fotosyntezy. Oczywiście domyśliłeś się, czy też domyśliłaś. Zatem ta forma energii dla organizmów jest wysoce użyteczna, ale pod warunkiem, że jest to organizm, który przeprowadza fotosyntezę, czyli jest fotoautotrofem. Dla zwierząt jako źródło energii, energia świetlna, jest szczerze mówiąc zupełnie pomijalna. Pozostaje zatem, i to chyba jest zresztą oczywiste, energia chemiczna. Jej źródłem są wiązania chemiczne różnych substancji. Te wiązania można rozłożyć, uwolni się energia. Oczywiście mówimy tutaj o reakcjach rozpadu egzoenergetycznych. W przypadku energii chemicznej możliwe jest przenoszenie, gromadzenie i zamiana energii chemicznej, energii wiązań, na inne formy, na przykład na energię mechaniczną. Tak więc możliwość po prostu pobierania substancji, które, no powiedzmy sobie, niosą pewną porcję energii, tak mówiąc eufemistycznie, tworzenia takich substancji w swoim organizmie, potem ich rozkładania to jest to, o co chodzi. Dlatego mówimy, że energia chemiczna ją cechuje wysoka użyteczność biologiczna. I z tej formy energii w swobodny sposób korzystają wszystkie organizmy żywe, co nie oznacza, że no możemy zupełnie pominąć pozostałe, ale mówimy tutaj o tym, jaką użyteczność biologiczną mają te formy energii. Czas teraz na wersję skróconą, czyli po prostu short. Przy czym nie będzie tu żadnych opowieści, tylko suche fakty ograniczone do elementów wymienionych w podstawie programowej. I tak, zacznijmy od tego, że każda żywa komórka, właściwie każdy żywy organizm jest układem fizycznym otwartym z punktu widzenia termodynamiki. Dalej, w każdej żywej komórce, w każdym żywym organizmie zachodzą liczne reakcje chemiczne, czyli po prostu reakcje biochemiczne. I ogół tych reakcji składa się na metabolizm. A zatem metabolizm to jest ogół reakcji chemicznych zachodzących w żywych komórkach i związanych z nimi przemian energii. Dlatego, że przemiany chemiczne to przemiany materii i przemiany energii. Dlatego często krótko mówi się, że metabolizm to jest ogół po prostu przemiany materii i. Energii. No dobrze, co dalej? Otóż reakcje biochemiczne są uporządkowane i nie zachodzą przypadkowo, nie ma tutaj żadnych szalonych kucharzy. W każdym razie, często reakcje te tworzą szlaki biochemiczne, zwane też po prostu szlakami metabolicznymi. I tutaj pokazujemy może włączmy sobie wskaźnik, pokazujemy szlak metaboliczny, tak zwany liniowy czyli to jest szereg następujących po sobie reakcji biochemicznych w których produkt jednej reakcji jest substratem kolejnej spójrzmy zatem to jest substrat substrat wchodzi w pierwszą reakcję tutaj mamy sylwetki no tak ogólnie rzecz mówiąc enzymów ale o tym później w kanale mam tak pierwszą reakcję produkt pośredni pierwszy drugą reakcję produkt pośredni drugi trzecia reakcja produkt końcowy który może zostać wykorzystany gdzie indziej w innych reakcjach albo po prostu usunięty z organizmu a zatem po prostu posuwamy się liniowo z jednego punktu w drugi. Rodzajem szlaków metabolicznych są także cykle metaboliczne czyli to jest taka przemiana, która przebiega w sposób cykliczny to znaczy, że ostatnia reakcja cyklu odtwarza substrat pierwszej. Spójrzmy na rycinę pana Jacka tu mamy substrat, zresztą jeden z dwóch tego właśnie cyklu metabolicznego pierwsza reakcja. Kolejna reakcja, produkty pośrednie, kolejna, kolejna, kolejna i ostatnia reakcja. Tutaj mamy akurat na tej rycinie oczywiście dwa produkty końcowe, ale to nie o to chodzi. Istotne jest to, że jeden z tych produktów, o, to jest produkt, on jednocześnie przecież jest substratem pierwszej reakcji. A zatem to jest przemiana, która zachodzi w kółko. Oczywiście pod warunkiem, że dostarczymy odpowiednią ilość substratów. Wrzucimy do pieca to, co trzeba. Ale o tym będzie później. Dobra. Reakcje chemiczne, w tym także biochemiczne można podzielić na takie, w których energia jest pochłaniana. Proszę bardzo, tutaj mamy substraty, to mamy produkty. Doszło do pochłonięcia energii. Energia jest zużywana do syntetyzowania, do stworzenia nowych wiązań, czyli to jest reakcja endoenergetyczna. I trzeba tutaj od razu zauważyć, że całkowita zawartość energii w produktach jest wyższa, oczywiście niż w substratach. Natomiast drugi rodzaj reakcji to są takie reakcje, w wyniku których energia jest uwalniana, i tutaj mamy substraty, które szczerze mówiąc rozpadają się, uwalniają energię, z ich rozpadających się wiązań powstają produkty, czyli produkty mają niższą energię całkowitą niż substraty. I teraz generalnie Energia jest pochłaniana w reakcjach syntezy związków o złożonej budowie ze związków o budowie prostszej. Zatem proszę bardzo, na naszym schemacie substancje o prostszej budowie pochłaniamy energię i powstają, powstaje nam substancja czy substancje bardziej złożone. I to są reakcje, one są oczywiście endoergiczne, energetyczne, przepraszam bardzo, i to są właśnie reakcje anaboliczne od greckiego ANA w górę, jeśli chodzi o poziom energii. Tu mamy wykres bardzo prosty, który pokazuje poziom energetyczny substratów i produktów. Widzimy, że energia została pochłonięta i to jest bardzo ważne. Tutaj warto byłoby wrócić do głównego wykładu i przyjrzeć się pojęciu energii, swobodnej energii gipsa. No dobrze, my jesteśmy w szorcie, zatem teraz jeszcze reakcje, w których substancje złożone Przekształcane są w substancje o prostszej budowie, czyli tutaj mamy do czynienia z uwalnianiem energii. Poziom energetyczny oczywiście produktów jest niższy niż poziom energetyczny substratów, ja już zresztą o tym mówiłem. Zatem mamy tutaj reakcję, czy reakcje kataboliczne. To jest reakcja kataboliczna od greckiego kata w dół, która przebiega z wydzieleniem energii. I tu mamy wykres bardzo prosty, zatem substraty mają wyższy poziom energetyczny niż produkty i tu wydziela się pewna ilość energii i ona jest swoją drogą bardzo, bardzo ważna. No dobrze, nie będziemy tego rozwijać dalej, tak samo jak pojęcia energii swobodnej, delta. Kie. Zatem teraz czas na uogólnienie. Otóż Anabolizm to jest ogół, wszystkie reakcje chemiczne, biochemiczne, prowadzące do syntezy złożonych związków chemicznych ze związków o prostszej budowie. Proszę bardzo. I generalnie rzecz biorąc, reakcje składające się na anabolizm są reakcjami po pierwsze endoenergetycznymi, powtórę, powstają substancje bardziej złożone, substancje o wyższym poziomie energii całkowitej. To nie jest zawsze tak, ale w szkole średniej możemy przyjąć, że to jest po prostu. Tak, tak się dzieje. I teraz w drugą stronę. Ogół reakcji chemicznych prowadzących do rozpadu złożonych związków chemicznych na prostsze to jest o właśnie ten kierunek. To są przemiany kataboliczne, czyli mamy dwa kierunki przemian: anabolizm i katabolizm. I wypadałoby jeszcze teraz tylko zauważyć, że przemiany kataboliczne i anaboliczne pozostają w dynamicznej równowadze. Przy czym już teraz zasygnalizujmy sobie, że te, o właśnie. Zasilają w energię T. Te. A teraz spójrzmy bardzo ogólnie na razie na cztery przykładowe przemiany metaboliczne, które zostały oczywiście wymienione w podstawie programowej i o których będziemy mówić w przyszłości. Na początek glukoneogeneza. To jest przemiana, w której na przykład z kwasu mlekowego, to jest jego wzór ogólny, można syntetyzować glukozę. Glukoza jest substancją o bardziej złożonej budowie niż kwas mlekowy, zatem cała przemiana wymaga dostarczenia energii. Mówimy więc tutaj o tym, że jest to szlak metaboliczny anaboliczny. A teraz wyobraźmy sobie, że glukozę rozkładamy do kwasu pirogronowego. Tutaj jest jego wzór ogólny. Ja od razu powiem, że w tej chwili te wzory są mało istotne. W kanadzie to jest substancja o prostszej budowie i w procesie glikolizy, to jest szlak metaboliczny, uwalnia się energia, a zatem glikoliza jest przykładem przemiany czy też szlaku metabolicznego katabolicznego. I jeszcze dwa pozostałe przykłady tym razem mówimy już o całych złożonych procesach metabolicznych, które składają się z iluś etapów. W każdym razie, fotosynteza, wiesz co to jest? Zatem z dwutlenku węgla i wody, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, przy użyciu energii świetnej, którą musimy dostarczyć, syntetyzujemy substancję bardziej złożoną glukozę. Tutaj mamy jej oczywiście wzór ogólny. A zatem fotosynteza jest przykładem procesu anabolicznego. Natomiast wyobraźmy sobie teraz, że glukozę utleniamy całkowicie do dwutlenku węgla i wody, czyli mówiąc krótko rozkładamy. W procesie tym uwalnia się energia. To jest zresztą bardzo ważny proces, który, o którym będziemy dużo mówić, tak samo jak o fotosyntezie. W każdym razie mamy to do czynienia już z oddychaniem komórkowym, z procesem oddychania komórkowego, notabene którego etapem jest wspomniana przed chwilą glikoliza. I oddychanie komórkowe to jest podstawowy złożony proces kataboliczny. No dobra, i to będzie tyle. Pozostaje mi teraz podziękować Ci za udział w całym wykładzie, zaproponować rozwiązywanie zadań i oczywiście zaprosić na wykład numer 2. Tu zaczniemy się zajmować enzymami.